Budowa boiska, opieka nad zwierzętami w parku Chopina czy budowa nowych ścieżek rowerowych to tylko niektóre z projektów, które zwyciężyły w konińskim budżecie obywatelskim. Swoje głosy oddało 10% mieszkańców Konina. Zagłosowało przeszło 7 tysięcy mieszkańców. 340 osób oddało głosy w lokalnych punktach wyborczych. Do realizacji w 2025 roku przeszło 11 tak zwanych zadań małych i 4 zadania duże. Teraz Miejska Komisja Wyborcza przedłoży prezydentowi miasta Konina protokół z głosowania. Następnie prezydent przedłoży ten protokół Radzie Miasta, która będzie musiała ująć wszystkie wybrane przez mieszkańców wnioski do realizacji w 2025 roku. Ponadto w ramach tzw. małych projektów konienianie będą cieszyć się siłownią czy nowo wyremontowanymi salami gimnastycznymi w szkołach.